Serdecznie Państwa witam w murach Muzeum Śląska Cieszyńskiego na naszej takiej specjalnej wystawie. Ta wystawa, ja wiem, że teraz Księstwo Cieszyńskie, Święci, Triumfy, chciałam rzec, że wszyscy nagle odkryli, że było Księstwo Cieszyńskie, prawda? Ale nie do końca może. W każdym razie Jan Paweł Borowski o tej wystawie już długo mówił i to nie jest tak, żeśmy ją teraz wymyślili, to już jest dłuższa historia. Po pierwsze to powiem, że bardzo się cieszę, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Po drugie chciałabym pozwolić sobie z nazwiska przywitać pana burmistrza, pana majora i chciałabym jeszcze przywitać, a jest też pan sekretarz, pan Stanisław Kawecki, ale jest też bardzo ważna dla nas osoba. Ale nie widzę, ale jest pani przewodnicząca Komisji Kultury, pani Aneta Legierska. O tu, przepraszam, pardon. Tak, także bardzo mi miło, że pani nas zaszczyciła swoją obecnością, ponieważ to jest taki początek, nie? Taki początek, dobry początek niech będzie. Wiecie Państwo, chciałam bardzo powiedzieć kilka słów o panu Janie Pawle Borowskim. To jest ten najsłynniejszy Jan Paweł Rzeczypospolitej, tak. To jest pierwsza rzecz. On się tak przedstawia. Ale chciałam to rzec publicznie. Mianowicie po pierwsze to Jan Paweł Borowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Historii. I wiecie Państwo, teraz to powiem bardzo ważną rzecz. Mianowicie pan Jan Paweł Borowski mógłby spokojnie robić karierę naukową na Uniwersytecie jakimkolwiek. A on wybrał pracę w muzeum. Nie wiem, czy nie będzie tego żałował, ale on jest na tyle młodym człowiekiem, że jeszcze może różnych rzeczy wypróbować. Także bardzo się cieszę, że to właśnie Jan Paweł Borowski prowadzi dział historii, numizmatyki, kartografii i techniki. A w dziale kartografii, który sama też dobrze znam, jest ponad 3,5 tysiąca map. Jakby Państwo bardzo chcieli sobie pooglądać, to one są w internecie, wprawdzie nie da się ich jeszcze powiększać, ale one są wszystkie sfotografowane przez Krystiana Firlę i doprawdy 3,5 tysiąca map można sobie na naszej stronie pooglądać. Tutaj jest subiektywny wybór pana kustosza i pana kuratora tej wystawy. Subiektywny wybór, ale myślę, że taki reprezentatywny. Wiecie Państwo, jest mi strasznie miło również jako dyrektorce tej placówki chciałam bardzo podziękować pani Anecie Kukuczce Szarzec, która być może tu jest, być może jest, w każdym razie to jest taka bardzo młoda, a nieprawdopodobna pani konserwator, która te wszystkie mapy przeczyściła, wyprasowała, zamknęła w paszportu i naprawdę z wielką radością patrzymy na te mapy w tej formie, bo wiecie Państwo, jak to z finansami bywa, ale mam nadzieję, że tego nikt nie weźmie za złe, ale powiem, że to są pieniądze z biletów. To nie są pieniądze z tego budżetu, ale po prostu z biletów. Także zapraszamy do muzeum, bo będziemy w ten sposób również finansować prace konserwatorskie, ponieważ to jest jedyna nasza możliwość. Jeszcze chciałam bardzo serdecznie powitać takiego specjalnego gościa, pana kustosza Rafała Michałowskiego z Poznania, z Biblioteki Uniwersyteckiej, tutaj panowie współpracują i ta współpraca jest, myślę, będzie bardzo owocna. I ja już chyba oddam głos, a nie, jeszcze muszę, teraz będzie takie logowanie produktu. To nie jest na sprzedaż, ale chciałam Państwu powiedzieć, że przez sobotę i niedzielę będzie ten festiwal marek turystycznych Beskidy Śląsk Cieszyński, czyli dziewięć sił. Czyli jak Państwo do nas zajrzą przez sobotę i w niedzielę, między 10 a 16 w sobotę, a 10 a 15 w niedzielę, to będzie można sobie poza obejrzeniem tej wystawy za darmo, bo ona będzie płatną wystawą, ale przez sobotę i niedzielę będzie za darmo i będzie można sobie te puzzle poukładać. To są 2000, ale jest też zestaw tysięczny i jest też zestaw taki XXL. Także to mamy tak na próbę, to jest nasza najważniejsza mapa, czyli Jonasz Nigdynik, który tam z przodu, oczywiście dalej wszystko zaraz powie o tym, ale tak chcieliśmy wypróbować, jak to można, czy można ułożyć Nigdyniego z puzli. Także to będzie bardzo ciekawe. Ja już oddaję głos dwóm panom, a przede wszystkim panu Janowi Pawłowi Borowskiemu, który jest kuratorem tej wystawy. Bardzo dziękuję. Mili Państwo, właściwie pierwszy raz od dawna nie wiem, co powiedzieć, bo jestem bardzo wzruszony słowami pani dyrektor.
ale również dlatego, że powstaniu tej wystawy towarzyszyły różne emocje, emocje związane z pewnymi trudnościami życiowymi, które stanęły na przeszkodzie, ale emocje związane z pewnymi sentymentami, sentymentem do mapy księstwa cieszyńskiego Jonasza Nigryniego, sentymentem do kartografii w ogóle, ale sentymentem do pracy w tym miejscu, bo drodzy Państwo, pozwolę sobie jako kurator wybrać to, co Państwu powiem. Pewnie większość z Państwa już wie, że jestem strasznym gadułą i postaram się to ograniczyć, ale drodzy Państwo, ten sentyment, to wzruszenie bierze się stąd, że pracuję w tym muzeum, dokładnie w tym budynku, piąty rok, więc pozwalam sobie na taką małą prywatę, że to jest takie moje prywatne święto. To nie jest tak, jak powiedziała pani dyrektor. Dla mnie to jest wielki przywilej, że ja mogę tutaj pracować, drodzy Państwo. I cały czas to jest dla mnie przywilej. Cały czas możliwość pracy w tym miejscu postrzegam jako przywilej. Jest też tutaj z nami pan dyrektor, pan Marian Dębinio, który mnie przyjmował do pracy, dał mi tą szansę. I z tym sentymentem patrzę na tą pierwszą wystawę, która tutaj miała miejsce, którą organizowałem, którą pan dyrektor pozwolił mi zorganizować, gdzie mi zaufał, bo była to wystawa bardzo zuchwała. Wystawa, która chyba nie miała miejsca w tym muzeum i długo jeszcze nie będzie miała, bo całe to pomieszczenie wykorzystałem, drodzy Państwo, dla jednego osobliwego eksponatu, jakim był sarkofag miedziany baronowej Petroczy, właścicielki mojego rodzinnego drogomyśla. Jest to niezwykły eksponat, bo jedyny taki eksponat od Białki do Strawicy, czyli w księstwie cieszyńskim zachowany i eksponowany. Jest to jeden z nielicznych takich eksponatów w kraju, bo różnie je liczymy, jest ich około 50, a większość z nich leży na Wawelu. Więc była to wystawa, która była dużym wyzwaniem, żeby powiedzieć coś o tym zabytku, nie będąc historykiem sztuki, żeby opowiedzieć coś o rodzinie baronowej Petroszy, o baronach Kaliszach, opowiedzieć coś o moim rodzinnym drogomyślu, a jednocześnie wplątać w to Cieszyn, żeby też było to w miarę dla Państwa atrakcyjne, mam nadzieję. I wspominam to z wielkim wzruszeniem. Tak zaczęła się moja przygoda, a przygoda muzealnika, która mam nadzieję będzie jeszcze trwać mimo owych przeciwności. I drodzy Państwo, kończę tą prywatę. Kończę tym, że być może też jest to trochę zuchwałe, bo nie wszystkie z tych wystaw, które było mi dane tutaj zorganizować, przeprowadzałem sam. Współpracowałem również przy nich z moimi koleżankami, kolegami, którym serdecznie dziękuję i zawsze z pełną pokorą i podziwem patrzę na ich wiedzę, ale też no, gotowość pomagania mi. Ale też, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć, że to jest dziesiąta wystawa, przy której współpracuję, bądź jestem autorem, jest to bardzo miły jubileusz. W ciągu tych 5 lat udało się zrealizować 10 wystaw, którymi starałem się ja sam, bądź z moimi koleżankami, kolegami, opowiedzieć kawałek historii tej niezwykłej ziemi, jaką jest Śląsk Cieszyński, a Cieszyn w szczególności. Drodzy Państwo, kartografia jest tą wyjątkową dziedziną nie tylko zbiorów tego muzeum, ale dziedziną nauki, którą sobie ukochałem, a ukochałem ją właśnie przez tą najważniejszą na tej wystawie dla mnie, mi najbliższą mapę Jonasza Nigryniego, cieszynianina, tak? Mieszkańca Cieszyna, który postawił swoje życie w pewnym sensie na szali, żeby tą mapę wydać i zapłacił za to wysoką cenę, ale skłania mnie ta mapa do pewnej refleksji, drodzy Państwo, refleksji nad stanem intelektualnym mieszkańców Cieszyna początkiem XVIII wieku. O mapie Nigryniego bardzo dużo Państwu opowie pan Rafał, ale ja zawsze się zachwycam nad tym, że mieszkaniec tego miasteczka początkiem XVIII wieku wykorzystał swój potencjał, swoją wiedzę, żeby stworzyć obraz kartograficzny tej ziemi. Nie musiał tutaj przyjeżdżać nikt z Wiednia, nikt z Pragi. To Cieszyn miał takie możliwości w tamtym czasie, że mógł wydać mapę własnego terytorium, zobrazować, zwizualizować przestrzeń, bo właśnie dla mnie tym mapa jest, drodzy Państwo, jest wizualizacją przestrzeni. To jest taka najprostsza, najbardziej banalna, trywialna definicja mapy, bo kartografowie mogą się tutaj w wspaniały sposób nadać
nad nią rozwodzić, a dla mnie, dla historyka, to jest po prostu wizualizacja przestrzeni w dziejach i to mi będzie dużo mówić o tym, jaka była właśnie kondycja intelektualna w danym okresie, na danym terytorium, jak postrzegano bliższą i dalszą okolicę. To jest fascynujące zagłębienie się w ten stan umysłu ówczesnych mieszkańców, jak oni przedstawiali bliskie sobie tereny. No właśnie, jak widziano źródła Wisły początkiem XVIII wieku na tym terenie, co tutaj było ważne, czy były winnice na tym terenie, czy gospodarka szałaśnicza się rozwijała, jak się rozwijała, czy istniała już turystyka w tamtym czasie, bo takie wzmianki na mapie Nigryniego się pojawiają, takie wzmianki pojawiają się na mapie Jana Wilanda, to jest ta druga mapa Księstwa Cieszyńskiego już oficjalna. Drodzy Państwo, mapa jest dla mnie takim bezkresnym źródłem informacji o przeszłości, bo przecież krajobraz kulturowy, czyli to wszystko, co my tworzymy w przestrzeni przyrody, jak zmieniamy tą przyrodę i świat, krajobraz kulturowy wciąż ulega zmianie wraz z naszym rozwojem albo jakąś dziwnie pojętą chęcią destrukcji tego rozwoju, prawda? Zatrzymania tego rozwoju, zniszczenia wszystkiego. To mapa, jak żadne inne źródło, w sposób najprostszy i najbardziej dla nas dostępny ilustruje te zmiany. Bo, mili Państwo, ja jako historyk jestem lepiej lub gorzej wyposażony w pewne narzędzia, żeby czytać przeszłość, żeby rozumieć kontekst, ale żeby też no, nie wejść do archiwum z przerażeniem i nie wiedzieć, co zrobić z dawnym pismem, prawda? Jestem pewnym pomostem między przeszłością a państwem, co jest bardzo odpowiedzialne, bo to ja niosę na swoich barkach, jak tą przeszłość państwu przekażę. A mapa, wbrew temu wszystkiemu, jest źródłem, które państwo, nieuzbrojeni w cały ten aparat, który my nabywamy na studiach historycznych, bo wbrew pozorom historia jednak ma pewne zasady, którymi się kieruje, nie jest tylko opowieścią narracyjną, jak są niektórzy naukowcy przedstawiający, reprezentujący nauki ścisłe. To, drodzy Państwo, mapa jak żadne źródło, inne źródło historyczne jest dostępna dla nas wszystkich. Każdy z nas może śledzić tą dawną przeszłość. Każdy z nas może spojrzeć, jak bardzo zmieniło się środowisko, w którym żyjemy, jak bardzo było lasów, ile dawniej było stawów, jak biegły koryta rzek, ile przybyło dróg, mostów, jak bardzo puste obrazy w naszej okolicy, bliższej bądź dalszej, puste obrazy na mapie tak naprawdę zapełniały się przestrzenią życia ludzkiego, prawda? Jak rozwijała się sieć osadnicza. Czy w mojej najbliższej okolicy był dawniej młyn, czy była cegielnia, czy był tartak, czy był kościół, gdzie była siedziba szlachecka. To wszystko my bez wspomożenia historyków możemy się dowiedzieć, możemy pracować na źródle historycznym bez jakiegoś rozwiniętego aparatu naukowego. Więc w tym sensie mapa jest nam już tak blisko nam przedstawia tą dawną historię i następuje takie zderzenie z rzeczywistością, jak to wszystko się zmieniło. Tak chyba z tej przyczyny kocham mapę, ale kocham też mapę ze względu na jej treść poboczną, na to, co nazywamy parergą, parergonem, czyli to wszystko, co nie jest wizualizacją przestrzeni, a jest pewną treścią ideową. I drodzy Państwo, ta ukochana pierwsza mapa Księstwa Cieszyńskiego, Jonasza Nigryniego, ma bardzo bogatą tą warstwę. Ten słynny parergon, który przedstawia scenkę z życia w górach, w Beskidach tutaj, z Szałasem, Kolibą, szlachcicem, który przybywa tam jako turysta, góralem, który gra mu na trąbicie, jest gratką dla etnografów. Bo to też jest piękne, że z mapy mogą korzystać jak z innych źródeł, nie tylko historycy, kartografowie, ale też historycy sztuki, archeolodzy, również historycy sztuki i etnografowie, drodzy Państwo. No i właśnie ten parergon naszego Nigriniego niesie taką całą kapsułkę wspaniałych informacji, tego, co nam o tej ziemi chciał Nigryni przekazać. No niby tylko jakaś scenka z owieczkami, prawda? Ale dowiadujemy się z drugiego wydania, które pojawia się w Norymberdze kilka lat po wydaniu cieszyńskim, dowiadujemy się z kartusza tej mapy, że ta ziemia słynie z przyjmowania turystów, że warto tutaj przyjechać, warto leczyć podagrę, warto leczyć wrzody żołądka, bo owce, te, które pojawiają się w tym parergonie, dają świetnej jakości mleko, które pomaga zaleczyć tamte problemy. W legendzie tej mapy Nigryni pisze o znanych górach z odwiedzania. Wymienia po raz pierwszy tak w sposób bogaty i czytelny szczyty górskie tutaj w Beskidach. Określa źródła
rzeki Wisły. Zaznacza te wszystkie szałasy góralskie, w których odbywa się ta gospodarka szałaśnicza, na swojej mapie. Później inni będą to po nim kopiować, czyli jest bardzo uważnym obserwatorem, ale używając naszego współczesnego języka, który stara się być taki bardzo plastyczny, ale też efektowny, to można powiedzieć, że to jest pierwszy folder turystyczny Ziemi Cieszyńskiej, drodzy Państwo, który już miał za zadanie promować. No i nie wiedzieć, dlaczego za tą całą pracę, nad którą nigdy nie spędził 7 lat swojego życia, sam o tym pisze w kartuszu tytułowym swojej mapy, sam ją rytował, sam dokonywał pomiarów, sam ją odbijał, później kolorował, trafił do więzienia, drodzy Państwo. Czyli za coś, co jest tak genialną promocją tej ziemi, coś, co pokazuje, że mieszkańcy tej ziemi potrafią stworzyć dzieło naukowe, trafia się do więzienia. Jest to niezrozumiałe, a smutne dlatego, że my dzisiaj jako historycy tak naprawdę nie potrafimy odpowiedzieć, dlaczego tak się stało. Hipotez jest wiele, pewnie pan Rafał jeszcze o nich będzie mówił. Są różne, na przykład, że pojawiają się na mapie szańce jabłonkowskie, że granica jest taka korzystna dla Węgier, a nie dla Cieszyna, bo przypomnę, że księstwo toczyło długi spór z Węgrami o południową granicę, że może tytulatura mapy nie taka. Jest wiele domniemań, drodzy Państwo, i one jeszcze długo pozostaną być może tajemnicą. Faktem jest, że to drugie wydanie, które pojawia się w Norymberdze, wydaje je Jan Filip André, również zostaje zniszczone, skonfiskowane i również autor tego wydania trafia do więzienia. Dopiero trzecie wydanie, wydane w Augsburgu przez Mateusza Sojtera, może być sprzedawane, jest legalne, a niczym w treści się nie różni. I to nam jeszcze bardziej utrudnia ową zagadkę, dlaczego taki los spotkał Nigriniego. Nigrini wyjechał z Cieszyna, już nigdy tu nie wrócił. Pewnie miał złamane serce, że tak go potraktowano, a trzeba mu to oddać, że był człowiekiem wielu talentów, bo mapę stworzył niejako jako pewien hobbysta, miłośnik regionu i kartografii. Był przede wszystkim nauczycielem w szkole przy Kościele Jezusowym. Drodzy Państwo, ja sobie tak wymyśliłem tę wystawę, bo z tych 300 map trzeba było jakiegoś tutaj dokonać jakiejś selekcji. Początkowo zlokalizowałem około 300 map przedstawiających księstwo cieszyńskie w dawnej kartografii. Nie da się tego zmieścić w tej sali. Map tutaj mamy raptem 37, drodzy Państwo. Są różne ograniczenia, które było trzeba tutaj znieść, ale też chciałem stworzyć pewną narrację. Bardzo chciałem się trzymać pewnej zasady, że chciałem tymi mapami, które pojawiały się najdalej w historii, czyli mapami z XVI wieku Marcina Helwiga i z kosmografii Sebastiana Münstera, najdalej w historii mapami, które opisują tą ziemię, ziemię śląską, jeszcze nie cieszyńską dokładnie, idąc dalej właśnie przez mapy księstwa cieszyńskiego w tej sekcji, przechodząc dalej do burzliwych wydarzeń na Śląsku, a bardzo rezonujących nam w dzisiejszym czasie, czyli podziału Śląska pomiędzy Prusy a Austrię w XVIII wieku, co nam bardzo tłumaczy, drodzy Państwo, no, tą przyczynę, dlaczego tak bardzo dzisiaj jesteśmy dumni z bycia Ślązakami cieszyńskimi. To właśnie dzieje się w tamtym momencie, że my zostajemy przy Austrii, a reszta Śląska staje się pruska. Dlatego nasza gwara, cokolwiek by nie mówić, czy jest językiem, czy jest piękną gwarą, jest nasza. Nie da się jej zastąpić żadną inną gwarą śląską i musimy jej bronić, tak sądzę. Wybaczcie Państwo za ten drobny manifest. Stąd właśnie między innymi ona jest inna i stąd tak bardzo separujemy się od Górnego Śląska, że kiedy ktoś nam mówi, że jesteśmy na Górnym Śląsku, to my go poprawiamy, że jesteśmy na Śląsku Cieszyńskim, drodzy Państwo. Nie wiem, czy tak macie, ale ja tak zawsze mam, czynię to z lubością. Wbrew temu, co zrobił Martin Helwig na swojej mapie 1561 roku, była to mapa szkolna, więc odwrócił kierunki, to była mapa z kierunkiem południowym i Dolny Śląsk jest na dole mapy, a Cieszyn jest na samej górze, bo Cieszyn jest na samej górze Górnego Śląska. Drodzy Państwo, żałuję, że akurat tego wydania w naszych zbiorach mapy Marcina Helwiga nie posiadamy. Posiadamy 4 inne wydania, które były już z kierunkiem północnym wydawane, żeby tą sytuację odwrócić, uporządkować, żeby dla odbiorcy zachodniego sytuacja była zrozumiała. Natomiast na nasz lokalny rynek Marcin Helwig ją tak wydawał. Drodzy Państwo, nie mamy wszystkich map, na których pojawia się księstwo cieszyńskie. Nie mamy chociażby mapy księstw oświęcimskiego i zatorskiego, porębskiego. Myślę, że tą
mapę kiedyś uda się kupić do naszych zbiorów, ona jest dostępna i nie jest dojmująco droga. I wtedy mielibyśmy ten komplet Marcina Helwiga, Poremskiego z Oświęcimiem i Wacława Grodeckiego, słynnego Wacława Grodeckiego z Grodzca na Śląsku Cieszyńskim, który, drodzy Państwo, tworzy najstarszą znaną, zachowaną mapę Królestwa Polskiego, bo wiemy, że mapa Wapowskiego jest znacznie starsza, ale się nie zachowała. Natomiast Grodecki był pewnym bestsellerem wydawany przez różne zachodnie oficyny. My mamy tom z oficyny słynnego Abrahama Orteliusa w naszych zbiorach. I drodzy Państwo, to też jest pewna historia, która dzieje się wokół kartografii, wokół map. Pewien kontekst poznania powstania owej mapy. Otóż, drodzy Państwo, zbliżam już do brzegu, obiecuję, ale spójrzmy na to tak. W XVI wieku księstwo cieszyńskie jest wybitnie luterańskim księstwem, ale jedna z licznych rodzin, która trwa uparcie przy katolicyzmie, to właśnie rodzina Grodeckich z Grodzca. Jak wykazały badania, nie spotykają za to nic złego, żyje się im tutaj dobrze w księstwie cieszyńskim, ale Wacław Grodecki współpracuje, drodzy Państwo, przy wydaniu owej mapy z Filipem Melanchtonem, ze słynnym reformatorem, prawą ręką Marcina Lutra. Czy to nie jest, drodzy Państwo, symboliczne? Czy to nie przeczy czasem naszemu patrzeniu na historię, na przeszłość zero-jedynkowo, że czarne jest czarne, białe, białe, że luteranie katolicy się mogą tylko nienawidzić? Szlachcic z wybitnie protestanckiego księstwa współpracuje z samym reformatorem, jednym z najważniejszych reformatorów luterańskich, przy wydaniu mapy i tak naprawdę dzieła Filipa Melanchtona o Słowianach, który jest zadedykowany dla króla polskiego Zygmunta Augusta. Prawdziwe kombo, drodzy Państwo, emocji i informacji, które z tego można wyciągnąć, ale myślę, że mówi nam to dużo o przeszłości, że ona nie zawsze była taka, jak my dzisiaj z naszej perspektywy, popełniając grzech prezentyzmu, chcemy ją widzieć, a myślę, że przez to jest bardziej fascynująca. I też może nas uczyć, jak dzisiaj nie warto czasem trzymać się bardzo utartych ideologicznie ścieżek, warto za nie wyjść. I tego również kartografia, okazuje się, może nas nauczyć, jeśli tylko tego chcemy. Drodzy Państwo, kończymy tą wystawę tym trudnym czasem, bo mamy ten podział pomiędzy Prusy i Austrię i wszystkie perypetie z tym związane, ale mamy podział, który jeszcze bardziej na nas rezonuje dzisiaj. Podział między Czechosłowację a Polskę. Więc są tutaj mapy, które wizualizują ten podział. Mają trochę funkcję propagandową, trochę informacyjną, bo musimy tam ich decydentów w Paryżu poinformować, jak ten Śląsk Cieszyński wygląda, że tutaj wszędzie są Polacy, mówią po polsku, że te tereny należą się Polsce, a tam są Czesi, Czesi mają swoje mapy. Te mapy drukowane co rusz są poprawiane, dlatego na nich są ślady kredki, drodzy Państwo. Na nich się ciągle pracuje, granica się zmienia, one są żywe. To też, myślę, jest fascynujące. I wreszcie kończymy, mili Państwo, mapą, która jest takim smutnym akordem tego upadku księstwa cieszyńskiego, tego rozpadu księstwa cieszyńskiego. Mapą, która jest załącznikiem do procesu arcyksięcia Fryderyka Habsburga z państwem polskim o jego dobra prywatne. No dobrze, on mówi, jest nowa rzeczywistość polityczna, nie ma księstwa, ale to jest mój prywatny majątek. Nie możecie tego nacjonalizować. Ten proces trwa kilka długich lat. Książę nie dostaje nic, nie dostaje nic w Czechach, dostaje tylko na Węgrzech. Węgry szanują własność prywatną wtedy. Dobra Habsburgów w Polsce są znacjonalizowane, ale właśnie ta mapa jest jest wizualizacją tego sporu i tego smutnego końca księstwa cieszyńskiego. Tylko lotem błyskawicy wspomnę, drodzy Państwo, że jednym z przywilejów pracy w Muzeum Śląska Cieszyńskiego jest to, że jest to muzeum, które korzysta na wielkim dziele księdza Leopolda Szersznika, jakim było utworzenie najstarszego muzeum publicznego na ziemiach polskich i wspaniałej biblioteki towarzyszącej temu muzeum, albo muzeum towarzyszącemu bibliotece, jak wolą inni. I drodzy Państwo, w tych zbiorach można bezkresznie buszować i jeśli jest wystawa kartograficzna, to można sobie zajrzeć do zbiorów księdza Szersznika i znaleźć całkiem sporo z epoki, z XVIII wieku, z czasów Nigriniego, z czasów Jana Wilanda, instrumentów pomiarowych. I myślę, że to też ciekawie wizualizuje tą pracę kartografów, jakie oni mieli możliwości techniczne, a jak bardzo dokładne tworzyli mapy. I wreszcie na koniec, ale
myślę, że bardzo interesujące. Drodzy Państwo, w przestrzeni wystawy, no tych map nie mamy i mieć nie będziemy, pojawiają się informacje o najstarszych zmiankach Cieszyna w kartografii. Sądzę, że to też jest interesujące, że nasz Cieszyn nie pojawił się wcale po raz pierwszy ani na mapie Marcina Helwiga, ani na mapie Sebastiana Münstera w kosmografii, to jest jeszcze wiek XVI, ale pojawił się już na portolanie wykonanym w Majorce już w roku 1325, zapisany jako Hesim, możemy go odczytać jako Kesim, drodzy Państwo, jako pierwsze miasto u źródła Odry, wypływającej gdzieś z okolic lasu lasu wokół Pragi. To bardzo osobliwe, drodzy Państwo. Ale ta Odra płynie spod tej Pragi, płynie sobie w dół mapy, ma odwrócony kierunek, ale Cieszyn jest pierwszy, później jest Opole, później jest Głogów, wreszcie jest Krosno. Więc nie mamy wątpliwości, że w tamtym czasie jedynym miastem, które mogło być zaznaczone jako pierwsze u źródeł Odry, mógł być tylko i wyłącznie Cieszyn. Zresztą brzmi nam to bardzo podobnie i kolejne już bardziej brzmiące po cieszyńsku nazwy także w tamtym miejscu są zaznaczane. Tych map nigdy już nie będziemy mieć, ale wiedza o tym, że tak widziano Cieszyn w tamtym czasie, że tak wizualizowano sobie przestrzeń wokół Cieszyna, też jest interesująca i też powinna cieszyć tutaj w Cieszynie. Tym sobie pozwolę zakończyć i poproszę jednocześnie o niezwykłą opowieść pana Rafała o tym, jak zaczęła się jego przygoda z Nigrinim i jak, drodzy Państwo, to wyprzedzę, udało się mu kupić jedną, jedyną wersję, która jest dostępna w Polsce, Nigriniego w antykwariacie. Drodzy Państwo, bo ten Nigrini z wielu względów, jak już tutaj zaznaczyłem, jest niezwykły, ale jest niezwykły również dla kolekcjonerów. Jest mapą ekstremalnie rzadką, drodzy Państwo. Wydanie norymberskie jeszcze zdarza się na rynku, można go czasem kupić, ale wydanie cieszyńskie, to pierwotne, jest tak rzadkie, że mamy go tylko w Brnie, w Pradze, w Londynie, we Florencji, w Poznaniu. Właśnie. I w Niemczech też. I w Niemczech. No pewnie jakieś fluktuacje tutaj się trafiają, wychodzą jedne egzemplarze. Natomiast już jest to dla mnie wielki zaszczyt, bo pan Rafał jest kustoszem działu kartografii Biblioteki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I bez problemu zgodził się, biblioteka zgodziła się, żebym też mógł tutaj w przestrzeni wystawy wykorzystać fragmenty tej pierwotnej wersji, żeby zwizualizować Państwu pewne zmiany, które zachodziły pomiędzy owymi wydaniami. Panie Rafale, bardzo serdecznie poproszę Pana o zabranie głosu i bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za przybycie, za udział w tym wernisażu. Jest mi szalenie miło i proszę się częstować. Częstować się tymi widokami, które są na tych mapach. Serdecznie Państwu dziękuję. Ja tak sobie pozwolę trochę inaczej opowiedzieć, to znaczy, nie, bo oczywiście nie będę chyba opowiadał o samej mapie, bo tutaj widzę, mogą Państwo sobie przeczytać pewne szczegóły, ale chciałbym zacząć tak, że praca archiwisty, muzealnika, bibliotekarza, tych wszystkich osób, które pracują na dawnych materiałach, tak? Czy to będą muzykalia, czy stare druki, czy kartografia, czy ikonografia, to w pewnym sensie są detektywami, bo ta ich praca często jest tak jak prowadzenie śledztwa. Poza tym, że trzeba mieć doświadczenie, które się nabywa z czasem, to jednak trzeba mieć też dużo intuicji, dużo szczęścia i czasami liczyć na cud. I powiem Państwu tak, w roku 1728 do Poznania przyjechał podskarbi wielki koronny Jan Jerzy Przebędowski. Akurat tak się stało, że przyjechał pół roku przed swoją śmiercią i Poznań był w opłakanym stanie wówczas, ponieważ po szwedzkich, rosyjskich z drugiej strony najazdach, chorobach miasto zdziesiątkowane i to był najgorszy okres dla Poznania w ogóle w dziejach. Kilka tysięcy mieszkańców. No i Przebędowski przyjeżdża do Poznania z nadzieją, że to miasto nagle powstanie i będzie się rozwijało i tak dalej. I zrobiono, dla niego sporządzono piękny plan Poznania. Plan ten sporządził Jan Rzepecki, który był radnym miejskim.
I plan wielkości A0, jakby to dzisiaj można powiedzieć, takiego dużego plakatu. No już ze szczegółami nie będę Państwu tego opisywał, ale był to rzeczywiście niezwykły plan, sporządzony, odbity na jedwabiu. Jan Jerzy Przybędowski przyjął ten plan, po czym wyjechał z Poznania i tyle go widziano, że tak powiem. Miasto nie zyskało specjalnie na tej jego wizycie. Ale dlaczego o tym wspominam? Plan był odbity w kilku egzemplarzach. I w wieku XIX, pod koniec XIX wieku w Poznaniu funkcjonowało takie towarzystwo historyczne, Historische Gesellschaft, pruskie towarzystwo, które poza tym, że skupiało znakomitych naukowców, autorów przewodników, różnych opracowań, rzeczywiście fantastycznych, znakomitych ludzi, miało również niezwykłą kolekcję ikonografii, map i różnych innych dokumentów. Jak skończyła się I wojna światowa, no Poznań znowu stał się miastem polskim, powstał Uniwersytet Poznański, biblioteka uniwersytecka, która przejęła kilkunastoletni gmach Kaiser Wilhelm Bibliotek, przejęła również zbiory Kaiser Wilhelm i przejęła w dużej mierze zbiory Historische Gesellschaft. I w tym zbiorze było zdjęcie, zresztą no, do dziś, fotografia planu Poznania Jana Rzepeckiego, no ale po planie ani śladu. Znaczy wiadomo było, że ten plan był w zbiorach towarzystwa. No ale po I wojnie światowej, jak to wiecie Państwo, Polska i Polacy byliśmy zainteresowani czymś zupełnie innym, odbudową kraju i tak dalej. I nie pilnowaliśmy tego, że no Niemcy po prostu co tylko mogli wywozili, prawda, z Poznania. I tak też się stało najprawdopodobniej z tym planem. Plan w latach 70. został odkryty, można powiedzieć, na nowo, ponieważ przygotowywano w Poznaniu taką wystawę, gdzie również plany Poznania i ze Staatsbibliothek z Berlina, z Merseburga, z Lund, ze Szwecji. I zrobiono kwerendę i odnalazł się w Berlinie właśnie ten plan. I po pewnych, że tak powiem, detalach można było określić, że to jest ten plan, który był w Poznaniu i został wywieziony, ponieważ na fotografii, która się zachowała, to właśnie były takie ślady. Ale jak się sprawa kończy? Ten zasób Historische Gesellschaft, który u nas w bibliotece i nie tylko, bo też i w Muzeum z miasta Poznania w ratuszu i część tych zbiorów jest zachowana. Nie wszystko jeszcze oczywiście opracowane, wiecie Państwo, jak to zwykle bywa. Bo często się mówi, że a co ty by tam w muzeach czy w bibliotekach robicie, wszystko jest opracowane, wszystko jest w gablotach, wszystko jest gotowe. Widzik prawda, no tak wcale nie jest, ponieważ wiele rzeczy jest, wiecie Państwo, ja mam w swoich zbiorach nawet rzeczy sprzed 100 ponad lat, które są po prostu jeszcze nieopracowane, prawda, ze zbiorów pruskich, z różnych względów. W muzeach jest to samo. Mój brat przez lata pracował w Muzeum Narodowym w Poznaniu i też wiem, jak wyglądają magazyny. I to nie jest niczyja zła wola, tylko po prostu jest za mało ludzi, żeby to wszystko opanować. Druga rzecz jest taka, że pewne opisy, opracowania wykonane przed wojną i tak dalej, okazuje się, że nie są do końca ścisłe. Po prostu dziś się zmienia świat i inaczej pewne rzeczy odkrywamy i tak dalej. Także to nie jest praca skończona, jest to praca na pokolenia jeszcze. Ale wracając do tego wątku planu Poznania Jana Rzepeckiego. I właśnie w tym wielkim konwolucie zasobie, który pozostał u nas, ja to też kilka razy przeglądałem, tam wiecie Państwo, jakieś ryciny i tak dalej. I kilka razy po prostu gdzieś tam trafiała taka złożona, taki jakby karton, ale no, grubszy papier powiedzmy. No i kurczę, no pewnego razu, przepraszam, otwieram to. To było kilkanaście lat temu i po prostu to jest ten plan Rzepeckiego. Kopia rękopiśmienna XIX-wieczna. No nie oryginał, ale jednak ten plan, no, zrobiony, pięknie kolorowany i tak dalej, z dedykacją, ze wszystkim. I wiecie Państwo, i to jest właśnie to szczęście, tak, które czasami możemy mieć i
coś, co teoretycznie zostało bezpowrotnie stracone, bo rzeczywiście jest tylko jeden egzemplarz tego planu się zachował, po prostu. I on jest w Stadt Bibliothek. I zresztą w takim dość kiepskim stanie. A ten nasz piękny, XIX-wieczny, ale i taki przykład. I wracając teraz do Nigrinusa, to proszę Państwa, miało to miejsce w 1998 roku. No, czasy się zmieniły, już prawie 10 lat Nowej Polski. Rzeczywiście biblioteka miała, i to był taki najlepszy chyba okres naszej biblioteki, że mieliśmy spore pieniądze na zakupy. Jeździliśmy na aukcje i nawet ja pamiętam, że no miałem tą przyjemność i najczęściej jeździłem, i jak się gdzieś człowiek tam pojawiał, no a pan z Poznania, proszę, bo wy tak po prostu największe zakupy i w ogóle jesteście, prawda, królami, że tak powiem, rynku. Ale rzeczywiście był to dobry czas. Nadal na szczęście mamy jeszcze fundusze na zakupy, ale wtedy to było coś rzeczywiście niezwykłego. I miałem z takich dwóch zaprzyjaźnionych antykwariuszy w Poznaniu, którzy prowadzili niewielki taki lokalik, to nie przez internet, bo to jeszcze nie ten czas. No i różne tam były i mapy, i grafika, i czasami jakieś obrazki i tak dalej, i tak dalej. No i ja tam zaglądałem do nich raz po raz. No i pewnego razu przychodzę i proszę Państwa, proponują mi tam zawsze, że to, a no przyszedłeś, to tutaj mam jakieś dwie mapy Polski, może Cię zainteresują. I tam po pewnej chwili jeden z kolegów idzie na zaplecze i mi tam mówi, Marek, sobie pokażemy panu Rafałowi tam, to wiesz co, no chyba nie, bo to takie jakieś tam, jakieś takie. No i mówię, no pokażcie, co tam macie. No i przynoszą tego Nigrinego. I oczywiście, wiecie Państwo, no, ja się przyznaję bez bicia, ja po prostu nie wiedziałem, co to jest, bo nie jestem Duchem Świętym, mimo że już parę lat pracowałem nad zbiorami, ale coś mi mignęło, bo pamiętam, przeglądałem kiedyś Zaranie i tekst Kargego z lat 30., tak, który właśnie wspominał o najstarszym wizerunku Szałasu Beskidzkiego i tak dalej. I to jeszcze był ten wizerunek z wersji drugiej Andrego, czyli nie ten dokładnie, który, więc tak, ale to było takie bardzo luźne powiązanie. I wróciłem do biblioteki, no i oczywiście zacząłem szukać po literaturze i tak dalej, no i Kuchar, Molowa, Zbirka, prawda, Bryneńska i tak dalej, no i po dwóch dniach już byłem w domu, wiedziałem, co to jest, prawda. No oczywiście od razu trafiło to w nasze ręce. Nie powiem, za ile kupiłem, bo po prostu się nie przyznam, ale były to po prostu śmieszne pieniądze, nawet jak na owe czasy, bo to był taki czas, wiecie Państwo, że antykwariusze sprowadzali z Niemiec Polonika, które tam kosztowały no niewielkie pieniądze. To się później zmieniło, bo wiadomo, że tak samo jak mapy, powiedzmy, Rosji czy jakichś tam terenów, też bardzo zyskały w cenie, bo stamtąd wielu kupców się znalazło. Ale jeszcze to był taki czas, kiedy to wszystko było bardzo tanie. I w Polsce sprzedawano to z przebitkami 5-10-częstokrotnymi jeszcze. Także skultetusy różne i tak dalej, to wszystko się świetnie sprzedawało. No ale te Nigrini, no mogę tylko powiedzieć, że to dziś ja jeszcze z nieżyjącym Kaziem Kozicą, z którym się no, dobrze znaliśmy, tak z nim rozmawiałem i się pytałem, no jak ty oceniasz, jaka to może być wartość? On mnie zaklepał po ramieniu, mówił, słuchaj, to jest po prostu, nie da się określić, bo jest kilka map takich średnio skalowych, partykularnych fragmentów Polski, które są po prostu tak niezwykle rzadkie. Można to jedynie, tak myślę, porównać do trzech map księstw dolnośląskich Fryderyka Kinowiusa, który też był amatorem, bo on był notariuszem ze Złotoryi. Co prawda chyba sam nie rytował tych płyt
i nie wydawał, bo to one były wydawane u Blaua, te mapy i tak dalej, ale są to niezwykle rzadkie, bo z tego co wiem, to tylko we Wrocławiu są te mapy. I w podobny sposób jak Nigrinus przedstawia rzeźbę terenu. Moja znajoma, do dziś pani profesor Beata Medyńska-Guli, napisała doktorat właśnie z tych trzech map i porównywała fotografie z różnych tam miejsc i tak dalej. No i te odcinki grani, tak, czy tych różnych grzbietów w naturze na mapie, to się faktycznie tak można było to powiązać. I u Nigriniego jest podobnie w tej pierwszej wersji. Że rzeczywiście te góry przypominają autentyczne kształty. Czy to wobec tego domena amatora, który zabiera się za konstruowanie mapy, bo to już z panem Janem tak rozmawialiśmy i rzeczywiście istnieje u autora chęć zawarcia wszystkiego, tak? On pracował 7 lat nad tą mapą. Miał na pewno liczne znajomości i wśród uczniów, może rodziców tych uczniów i tak dalej. No i wici się rozniosły po całym księstwie, przypuszczam, i materiały przez te lata zbierał, tak? Weryfikował na pewno w jakiś sposób, ale z racji tego, że nie mógł być wszędzie, no to musiał się posiłkować pomocą innych. I jak to często właśnie bywa z amatorami, jak piszą pierwszą książkę, robią pierwszą wystawę, pierwszy film, to oni chcą tam wszystko zabrzeć, tak? Wszystko, co im w głowie tam kołacze i tak dalej. A potem po latach, jak to czytają czy oglądają, to czasami się wstydzą. No przepraszam, że tak mówię, ale często tak jest, że po prostu jeszcze nie umiemy przeprowadzić tej selekcji. I Nigrinus troszeczkę tak, dzięki temu, że on był taki, i tej treści tyle zawarł, to my po prostu mamy naszą wiedzę, mogliśmy poszerzyć, ale faktycznie jeżeli chodzi o czytelność tej mapy, ona oczywiście na tym trochę straciła. I to jest nie koniec jeszcze, proszę Państwa, tej opowieści, ponieważ związanej z mapą, ponieważ w naszej bibliotece znajduje się, no tak jak w wielu bibliotekach, kilka tak zwanych atlasów sztucznych. Atlasy sztuczne, no to jest to coś takiego, że nie jest to wydawnictwo zawierające mapy wydawniczo jednorodne i sporządzona przez wydawcę dzieło z mapami, tylko jest to często oprawione, oczywiście w jakiś tam jeden tom czy w kilka tomów, kolekcja map danego kolekcjonera, zbieracza. Tak? I on po prostu różne mapy tego wydawcy, tego autora i tak dalej zbiera i tam po prostu to trzyma. No i opracowanie takiego atlasu sztucznego często sprawia problemy, bo jest powiedzmy w tomie 130 map, 130 sygnatur i teraz no, czasami to się, no i wiecie Państwo, ja tak sobie brałem do ręki, jak no, po latach opracowany jest zestaw właśnie, atlas sztuczny z mapami i tak dalej, i tam jakiś Cieszyn się gdzieś pojawia. A biorę do ręki, no przyznam, że ja przecież nie mogłem, no, całe lata sam pracowałem. Nie byłem w stanie przejrzeć wszystkich map, które mam w zbiorach, bo tego jest ponad 50 tysięcy i przeglądam tak ten, już miałem, to już było po kupnie oczywiście tego Nigriniego. Jeszcze 2 lata później chyba w 2000 roku dotarła od was te faksymile z opisem, także to jeszcze jakby była większa informacja. No i miałem widok tego drugiego wydania i wiecie Państwo, no tak przeglądam ten atlas sztuczny i nagle, bo to tak troszeczkę dość mocno zszyte, no, oczom moim, że tak powiem, pojawia się właśnie ten André nieszczęsny. Więc pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to po prostu wyjąłem, znaczy nie osobiście oczywiście, ale poszedł sztuczny atlas do konserwacji, złamali go na pół, wyjęli tą mapę i teraz obie leżą sobie w pudełeczku oprawione ładnie obok siebie. Także to jest chyba
nie chwaląc się, jedyne miejsce, przypuszczam, gdzie te mapy są razem. I również Zeuter, który ma w zasadzie dwie wersje, bo tam była jeszcze zmiana w kartuszu, taka drobna, nic nieznacząca, ale tak jak pan Jan wspominał, faktycznie ta mapa Zeutera jest najsłabsza w ogóle z tych wszystkich, bo to jest taki klasyk, taki typowy właśnie augsbursko-norymberski, gdzie mimo niebywale wielkich zasług, prawda, Homana i Zeuterów, Lotterów i tak dalej, no to były już w pewnym sensie masowe opracowania, chociaż mapa Polski Majera jest jedną z doskonalszych, jeżeli chodzi o dokładność i tak dalej, ale były to wydania często wielokrotne, po kilkanaście razy i tak dalej, z małymi zmianami. No i myślę, że to tyle. No, można by jeszcze mówić dużo, ale... Ja przepraszam, muszę, chyba muszę wyklarować pewną rzecz, żeby Państwo wszyscy wiedzieli, że u Państwa w Poznaniu są obie wersje, ta pierwsza i druga. My mamy tylko drugą wersję. Tu są fragmenty właśnie tej, która jest w Poznaniu. Natomiast ta druga wersja, czyli ten linii już przerobiony troszeczkę. Druga jest tam, na froncie, tak. Tak, tam jest na tym słupie, ale wiecie Państwo, no to ja bym tylko powiedziała z takim, ze wzruszeniem, ale ze westchnieniem, że u księdza Leopolda Jana Szesznika była ta pierwsza mapa. Wiemy, że była ta pierwsza wersja, niestety nie wiemy, co się z nią stało, nie wiemy też, skąd przyszła ta druga, tak naprawdę, ale wiadomo, że była ta pierwsza, to nie jest przypadek i to nie jest pomyłka, była ta pierwsza mapa w tym mieście 200 lat temu. No i jeszcze na koniec, bo to trzeba też powiedzieć, że jeszcze, proszę Państwa, ten Nigrin i pierwszy i drugi pewnie, ale zwłaszcza pierwszy. Tam jeszcze są tajemnice do odkrycia. Jeszcze są takie rzeczy, detaliki różne, nad którymi warto by się zastanowić. Także to jest... Spryciarz to był. Naprawdę, tyle rzeczy tam zawarł, że... Bo tam jest coś na Łysej Górze, wiecie Państwo? Coś tam się dzieje na Łysej Górze, ewidentnie. Tak. Jest jakiś budynek zaznaczony. No i tam jeszcze parę innych tajemnic, których na razie nie zdradzamy. Także ja tylko powiem, że zachęcam do czytania tych tekstów, które Jan Paweł Borowski napisał, ponieważ tam odkryją Państwo rzeczy, o których tak naprawdę nie wiemy i których nie znajdziemy nigdzie albo prawie nigdzie. Także to rzeczywiście trzeba liczyć na szczęście, na cud często w tej pracy. To jest. Bardzo dziękuję. Tak, dziękuję.